Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dajcie mi proszę znać, bo to jest kolejna tutaj informacja dla osób, które to może niefortunnie obejrzą sobie na YouTubie. Jest to kolejny materiał, który robiony jest najpierw na żywo, a potem dopiero wędruje na YouTube, więc będzie taki totalnie rozwlekły i nieposkładany, ale w końcu rozwiążę pewną sprawę, o, która czeka na mnie od lat. Dobra, tam jest, widzę, gdzie są rozkminy na temat poprawności doszedłeś i doszłeś. Z tego, co Rada Języka Polskiego ustaliła, to doszłeś jest formą, którą się używa, kiedy dystans jest krótki, a doszedłeś, kiedy jest dłuższy. Czy w ogóle wszystko się nagrywa? Czy wszystko już leci? Okej, reklamy, pytanie o to, ile mam lat. To są podane na profilu, to nie jest tajne. I co? Dajcie znać, czy nie ma problemów z głośnością i tak dalej. Leci dopiero. Ja włączam pierwszy obraz, którym są te prace konkursowe. To mam nadzieję, że w jakiejś tam ludzkiej rozdzielczości będzie dobrze widoczne. Tak więc pierwsza praca, której autor się jak na złość nie podpisał, jak prosiłem, czy nikt już nie pamięta, jakie były zasady. W każdym razie sprawa była taka, że należało zrobić polskie miasto, no, które mogłoby się znaleźć w jakiejś grze z serii Heroes of Might and Magic, czyli takiej, gdzie tam się buduje zameczek, biega się kucykiem wokół tego zamku i zbiera kryształki. Tak, mam nadzieję, że widać tylko ten. To oczywiście jest robione jak najbardziej budżetowo. Mówię teraz o tym, jak ja tutaj organizuję przedstawienie tych prac, bo to jest oczywiście ekran z Irfanview i tak dalej. No tak, ktoś tam mówi, że szedł do spać jutro do szkoły. Właśnie nie idę jutro do szkoły, to chciałbym... Nie chciałem iść do szkoły, Boże. To jest najgorsze miejsce na świecie, więc w sumie nie się cieszę, że nie muszę iść do szkoły, ale są też no inne obowiązki. No to co, w każdym razie ktoś tam maga w sobie idzie zrobić kanapkę, ja zacznę opowieści. Więc to jest pierwsza praca anonimowego autora. To, co mnie uderzyło w tych pracach, to jest to, że jak zawsze jest jakiś obraz społeczności. To jest nie taki wesoły obraz, bo dominowały strasznie sprawy związane z polityką. Dlatego wygrała tylko jedna, która była i ładna, i właśnie odcinała się od tych wszystkich takich dręczących nas z telewizorni spraw. Okej. Mam nadzieję, że tam ten czat w ogóle nie komentuje. Wszyscy mają już gdzieś ten konkurs Heroesów, więc szybko przejdę. To była praca numer jeden. Wiecznie powracający motyw w Pałacu Kultury. Tam mamy Stocznię Gdańską, prawdopodobnie sądzę z Pożurawiu. I to jest chyba Kościół Mariacki, Stadion Narodowy i tak dalej. Rozumiemy standard. Mamy też opis. Jest okej. Okay. O Boże, już powoli zasypiam. Dlatego muszę co tu żywszego zrobić. Okej, okay, no kolejne miasto. Nie wiem, myślę, że tak poświęcić każdemu parę... Muszę wziąć 10 sekund na każdy, żeby było szybko. Boże, tam się Kaszub pyta, czy to idzie na żywo. Tak, to idzie na żywo. Czy to było coś wybijającego się? Oczywiście tak, zresztą zawsze lubię tę ideę tej humoru. Mamy oczywiście Komorowskiego w roli króla. No są takie standardowe motywy, są moherki i tak dalej. No tu się postarali, widzę, spoko. Czy będę omawiał wszystkie 70? Nie będę omawiał. Niektórych będzie szybciej, niektórych muzę trochę ściszyć, tam się pojawiło hasło. Więc to była praca numer 2, czas na pracę numer 3. Tam już poprzedni był już jakiś nazwa kolesia, nie podał. Nie, Mati, przepraszam, Mati 5 albo MD Mati. Tutaj Wielku tymczasem rzucił. To mi się strasznie podobało ze względu na to, że to jest jedna z niewielu prac, która była zrobiona techniką fotograficzną. Tak sądzę, że to nie jest render. I to ma swój urok. Gdyby nie to, że były, no lepsze jest wrogiem dobrego, to by miało duże szanse. Jest bardzo ładne. To jest to jak ta nowoczesna sztuka, prawda? Że można coś tam nawalić do na przykład jakiegoś miednicy i postawić, to będzie wielka sztuka i tu jest tak samo. Czyli nie chcę tutaj nic ujmować, nie chcę tutaj nic ujmować Wielku, ale to fajnie wyszło naprawdę. Praca numer 4 to jest dosyć absurdalne to wszystko. Podejrzewam, że to jest screen z jakiejś gry. Gregory z nic to zrobił. Nie wiem, czy ten symbol oznacza dziubek w lewo, dziubek w górę, dziubek w prawo. I to jest zbyt głębokie jak na mnie. Chociaż widzimy, tam są polskie zabudowania, jest lot, w środku jakaś stadnina kucyków. Ma to jakieś podstawy, ale były lepsze prace. Też we w Warszawie, dokładnie. Dzięki Bogu jest czat i jest to na żywo, bo wyręcza mnie. To jest ciekawe, to są te kulki. Ja nie do końca to rozumiem, chociaż podejrzewam, że to jest nawiązanie do Pokemonów. Ja byłem słaby z Pokemonów, bo nie miałem Polsatu, czy gdzie to leciało. Na uwagę zwraca fakt, że mam tutaj przerysowane te... No bo to jest miasto czarodzieja z...
trójki, tak? Ja byłem, zatrzymałem się na dwójce na Heroesach, trójkę już mniej grałem. W każdym razie tutaj mamy powstawiane różne ciekawe miejsca, których nie rozpoznaję do końca. Natomiast, no, wyszło to nie najgorzej, prawda? Tak, tak będzie ruczaj wyglądał po euro. Nie oglądaj Pokemonów. Dokładnie, Pokemony są złe. No tutaj problem się pojawia związany z tym, że czy mogę to jakoś powiększyć, im się okno nie rozjedzie. Lepiej nie będę eksperymentował. No tutaj strzygnął mistrzowie Photoshopa, nie? Opisy tutaj są najważniejsze. Mamy postacie takie jak Natanek, Hubert Urbański. Tu jest niby pan policjant, mi się dało, że to jest Palikot. Jest sędzia Anna Maria Wojsłowska, więc tu mamy przewagę treści nad formą. No. Niemniej mamy tutaj, jest, ksywka jest widoczna, mam nadzieję, że w jakiejś tam jakości Ultra HD ktoś się dowie. Kolejny bajer, tam ktoś mi sugeruje, że włączył Enter Full Screenem. Ja znam to, tylko nie chcę sobie czatu zaciemniać. To było ładne, bo tutaj jest jakiś komiks. Z morałem i w ogóle. Co tu się działo? Motyw dwóch jeźdźców, więc to jest takie coś, co nawiązuje do tam poezji. Boże, już mi wyleciało. No nieważne, mądry wywód się poszedł kopać albo kochać, niech będzie, że tak brzydko to wszystko nazwę. W każdym razie podobało mi się to, że to jest ten nakład pracy związany z tym, że to zostało narysowane. I no i dominują niestety te cały czas te motywy, więc mamy Jezusa, gdzieś się godzina, budynek parlamentu, stadion narodowy, etc., etc. Czy to są sukienice? Chyba nie. Cyrk Korona. Nigdy nie byłem w cyrku Korona. Ła, co tam na czacie? Co robi Nergal w Sejmie? Następna, to była praca numer 7, jeszcze tylko 70. Polska. Tu jest ładna stylistyka, zwraca zwłaszcza uwagę zastosowanie filtra Blur prawdopodobnie, czy tutaj wpasowywanie tych rzeczy. Czy to jest Wawel? Tak, to jest Wawel, jakoś tak hardkorowo przerobione. Mamy wieżę z czarodzieja, ma to swój urok. Jest oczywiście głowa trolla, więc wszystko wiemy, o co chodzi, ale to jest słodkie przynajmniej. 9. To jest to. W sensie, że to jest fajne, bo jest rysowane. Mam nadzieję, że coś widać. Aż poczekam, aż tam czat się obudzi. Ja sobie tutaj napiję się tej trucizny. Nie wiem, co to jest w sumie. Jak znajdę nazwę soku, to wam powiem, żebyście nie kupowali. Chociaż za 6 zł to chyba nikt się nie powstrzyma, jeśli nie powstrzymałem. Tak, widać. Dobra, więc wiem od dobrych ludzi, że wszystko gra. Możliwe, że mnie trolują. Bądź jestem okrutny, że jesteś okrutny, nie pozwolisz mi spać. Ojej, przepraszam, ale to będzie na YouTube, więc to można sobie zobaczyć za chwilę, czyli po spaniu. No i to jest słodkie, znaczy, to nie ma żadnego zła, nie ma zbyt dużo polityki, są fajne jednostki, ale była lepsza praca, więc to jest tylko dlatego. I będę w prawym górnym rogu widać ten, podoba mi się ten latający żubr. I to jest w ogóle dużo fajnych takich detali. Mam nadzieję, że ktoś jak będzie chciał, można wejść na mój profil, na profil kanału na Facebook i tam są te prace. I jak gorąco zachęcam, żeby autorzy chociaż tyle mieli z tego wszystkiego. Czy sprzedałem produkcji Neo Scavenger? Nie. Bielsko-Biała. O, to też jest ładnie. Tam są te bractwa rycerskie i parę osób znam, więc ten... No cóż dodać, cóż ująć. Ja chyba kojarzę to miejsce, to jest przecież rynek w Bielsku-Białej. Dobrze mówię, jak ktoś jest z Bielska, niech mnie poprawi, ale chyba się nie mylę. Bo tu są te schodki, tam macie taki zamek wypasiony i tak dalej, więc jest słodko. No i stylistyka, to jest elegancka praca. No ale jak mówię, lepsze jest wrogiem dobrego. Twarz o książka to zło, ktoś mówi. To nie jest Kraków. Praca numer 11, już jedna siódma prawie że. No i to są te prace z których, gatunku tych, których kocham. To była jedna z tych bardziej wypasionych, bardziej bliska zwycięstwa Dariusz 1939. I tu jest bardzo już fajnie, mamy... Boże, sterowce, jest... Kurde, gość ładnie rysuje przede wszystkim, znaczy mówię to przez moje standardy, nie? To teraz brzmi jak w sumie jakaś obelga, nie? Bo ja potrafię dwie kreski narysować, ale nie to miałem zamierzone. Tu jest fajnie, bo nie ma tego politykowania zbyt dużo. Jest Kapitol, krzyżowcy z Malborka, syrenki z Wisły, Włęczyca Diabły Boruta, więc... Boże, mechaniczne kozły z Poznania. Tu jest to, gdzie mamy doskonałe zderzenie treści i fajnej formy. Przepraszam, popiłem sobie tego czegoś. To niby jest malina, tak spróbuję odnaleźć smak, ale gdybym się znał bardziej na chemii, w sensie popijał sobie odczynniki znajomych, to pewnie mógłbym lepiej to zapodać. Okej, czat się cieszy, więc widzę, że też się im podoba ta praca, więc ja, to jest wszystko oczywiście takie przebłagalno
przeprosinowe, że tutaj przepraszam, że tak późno się stało, ale dopiero mogę się usprawiedliwić tym, że dopiero teraz znalazłem idealną formę dla takich akcji, jaką jest live. Czasy znajomy z Arbolka to Niemcy. Tak, benzoesan sodu to odnośnie moich wypowiedzi tego, co piję. Faster. Dobra, 12. To było ciekawe. Co o tym sądzicie? Jak dojdzie do tego czatu, to jakieś pojawią się prace. Tu problem był taki, że to miało być miasto i jakoś ten, ale jako grafika to jest super. Nie chcę teraz, no nie wiem, czy to jest wszystko zrobione od zera, w każdym razie no brawa. Aprobata tłumu, wow, gitara. Czy ktoś jest w stanie stwierdzić, fajne, ale nie na temat, niezłe wypaśne. Dokładnie, to jest tak jak polonistka pisze, praca bardzo ładna, ale niestety nie dotyczy tematu. No i ja się, co, do czego doprowadziło to wszystko? Lata studiów, lata praktyk, lata wszystkiego i jestem polonistką. Boże, jest niesamowite i czuję, że teraz będzie ból, jak pokażę, kto wygrał. Fiat 126P. Przesłanie malucha nic nie złamie. Bardzo dokładnie cytuję, dobrze, dobrze, dostateczny. I plus za malucha. Okej, tam ktoś mi jest bardzo ważny argument, dawaj, bo ja do kibla muszę, więc jedziemy. Praca numer 13, to jest tylko ten. Tutaj widać inspirację. Nie mam Karola, żeby go wrzucić, ale tu bardzo by pasował, więc inspiracje Borderlandsami. Czy czat może potwierdzić, że to jest grafika z tej gry? Albo tak jakoś przerobiona, czy z jakiejś takiej? No i mamy co? Śmietnik Tusk i to jest całe przesłanie minus 5000. Nawiązanie do naszego długu wielkiego. I tyle, dobra. Jedziemy dalej. 14, już prawie połowa. No i tutaj gatunek mistrz Photoshopa, podoba mi się Tuskopalikot, to znaczy ciekawa konwencja, tutaj jest włożone tyle pracy. No i tak to standard, mamy gryfy, mohery, górale, husaria, Błaszczykowski i mnisi. No i to jest to, Poland. No nic dodać, nic ująć, tylko minus 500. 15. Rysowana praca, czyli te, które no, kupują moje serce. Tutaj z kolei bez treści, natomiast możemy się fajnych rzeczy domyślić. Mamy tutaj uderza w bliskie moim sercu rejony, to znaczy mamy tutaj okolice Zakopanego, jest tam, prawda, Giewont, jest kolejka na Kasprowy Wierch, jak mniemam. I to jest fajna praca. Próbujmy teraz rozkminić postacie. Jest husaria, jest orzeł, są kapłani, prawdopodobnie chłopi, chociaż to mogą być Janko muzykanci, urzędnicy, więc tutaj ta treść jest fajnie zakamuflowana. Surowce to daty. A owszem, możliwe, dobra. 16. Chujak humor. No, tutaj jest uderzenie w stronę memów internetowych. Mamy naleśniki, kwiata i paskudną mordę. I twoja mama wie, że śpiesz, więc mamy trollowanie. To była 16. Widzę, że czat się rozbawił. 17. Hej, na czacie cały czas króluje motyw mięsnego jeża. To jeśli nie wiecie, co to jest, to sobie zbadajcie. No to co, mamy bazowe ujęcie na Wawel po raz kolejny. I mnóstwo polskich tych akcentów, szczególnie podobają mi się te flagi wmontowane. To jest, nie widzicie na tej jakości prawdopodobnie, ale to są flagi Związku Radzieckiego wmontowane w Pałac Kultury. Czy jakieś ciekawe jednostki, no to jestem zaraz nad Tuskiem, nie wiem co to symbolizuje i same żule. Podczas gdy Tusk ma kurczaki ziemniaki, więc tutaj do klasyka YouTube'owego to wszystko sobie pije. DJ Dominiona. Mięsny jeż, ty go zjedz. Ktoś tam, widzę, nawet skopał tę bardzo ładną rymowankę na czacie. A, jest Biedronka oczywiście, dokładnie. 18. I to jest ładne estetycznie, to znaczy... No i mamy te wyróżniające się budynki, które nawiązują do tutaj polskich znanych miejsc, których... Właśnie, to jest najgorsze, te miejsca cały czas się powtarzają. No i ładny widok na góry. Poland DLC. I ten pomysł jest fajny, ten tekst dużo ratuje tutaj. Bardzo to fajnie wyszło. Tak, i tam do czatu dochodzą te wszystkie istotne rzeczy i tam ktoś powiedział, żebym się nie chwalił, że jestem nad Tuskiem. No właśnie, 19. No i tutaj jest tak słodziacznie. Mamy Malbork plus tutaj już interfejs rodem z Heroesów 6. Plus jednostki z... No właśnie, nie zostało to wytłumaczone. No i zrobił to Crystorm. Nawet się pochwalił, że ma dużo złota, więc to jakaś miła sugestia. Ładniusio tam podsumował reską, ale to chyba do ostatniego obrazka. Bo pamiętajmy, że czat ma opóźnienie. 20. I tutaj, o, powraca to taki motyw, którego dawno nie był, nie będzie często. Są te nasze jaszczębie.
czyli F-16. To jest bardzo ładne. W sumie to jest ładne kompozycyjnie. Podoba mi się ten F-16, jest strasznie ładnie. Wyszedł, jest maluch. Jest elektrociepłownia Kraków? Dobre pytanie. Jest sklep, jest Hollywood. Jakieś tam, tego nie ma w Polsce takich gór. Ja nie jestem dobry z geografii, ale przypuszczam, że nie. No i jednostki, jeśli widzicie, są takie dosyć znane. Żule, policjanci, jeśli dobrze widzę. Rambo. Rambo jest dobry, plus za Rambo. Ale one nie latają, Wejdu podsumował F-16. 21, oczko. Ej, i tu jest już ładnie, jeśli chodzi o taką kompozycję. To są te prace, no z Photoshopem miały u mnie trochę niby gorszy start, ale to wszystko ratuje. Tu jest dużo fajowych detali, to znaczy, bo ten gigantyczny ozoł jest genialny. Ogólnie to jest wszystko ładnie wplecione w siebie, natomiast mi się podobał ten tutaj uciekający maluch. Więc to był Metal Tymek. Strasznie ładny kolaż. Ktoś to może tam jakoś potwierdzić z czatu. Oj, piękne, ja bym brał niebieski maluch, więc czat kocha tę pracę. Oczko jest dobre, dobrze zrobione. Sorzewski nawet to potwierdził. Dobra, nie mogę się zatrzymywać, bo to potrwa i tak 20 lat. 22. No tutaj jest, mamy, powraca treść i standardowe motywy. No to prawda, jak obejrzycie jedną pracę, to dużo się powtarza. No ale to jak powiedziałem, jest jakiś obraz tego, co siedzi w głowach wszystkich. Mamy Jezusa ze Świebodzina, mamy blokowiska, budynek, wiadomo, gdzie siedzą nasi rządzący, włodarze, rycerze, czy Giewont i tam pasmo, pałac kultury, czy coś się ciekawego. No tutaj bez większych tych, wykonał Karmazynowy Mściciel, uwaga, dźwigi ze Stoczni Gdańskiej umożliwiają rekrutację stoczniowców, więc tu jest tutaj ratowanie treścią. Miasto nazywa się Ghostwind w ogóle. W ogóle. Ho. Przeczytaj, co robi Sejm. Przeczytam, co robi Sejm. Generuje dług. Okej, okay. 23 dla bezpieczeństwa. Kraków. Tutaj mamy żywcem wyjęty screen z szóstki. Boże, jakie jak głupoty pletę, w sensie ktoś by nie wiedział, ale może ktoś to ogląda, kto nie wie, co to są gry. No i tutaj mamy bazowo, wszystko się opiera na dowcipie tekstowym, którego już nie pamiętam, więc tutaj przeczytamy. Lista, aha, opis interfejsu. Nowe Polskie Miasto, nazwa robocza Gród. Czemu jest podpisane Lwów? Bolesław Krzywousty. No i taki ten, jakby, no mi się wydaje, że to troszeczkę jest oszustwo, bo ten interfejs wymyślili autorzy i on nie był taki dobry. Co to są gry? Jest pytanie. Dokładnie, jak żyć? 24. O Boże. No tu jest ten, wykorzystanie tego słynnego rysunku z Lechem i resztą, więc tak, wracają teraz te najgorsze motywy. Chociaż to jest przynajmniej tak jakoś słodko jeszcze zrobione. Więc mamy mohery różnych barw. Prawdopodobnie nauczyciela. Czy to są powstańcy z Powstania Listopadowego? Prawdopodobnie tak, więc no i to są te okrutne prace, gdzie mamy tu polewy, latające maluchy i tak dalej. Tak, Jezus, przepas podkrólowy, teraz cytowałem czata, jest paladyn. Jest, ale bardzo mi się podoba ten akcent, jest polityk, którego strasznie lubię i puściłbym Kazika, gdyby nie to, że dostałbym od niego wezwanie do sądu i tak pewnie dostanę od kilku innych artystów. Rosyjski żołnierz z Kremla, czy to może... A, tam jest Kreml, dokładnie, Boże, jak tego mogę nie zauważyć, to świadczysz o tym, że totalnie zasypiam. Dokładnie, Wielkopolski nikt nie pamięta. Tak, okej, okay, prawda. No więc, ale to jest inna sprawa, że nie ma takich pozytywnych motywów, dlatego zobaczcie pracę, która wygrała, to myślę, że będzie pozytywnie. Nie dam Kazika, nie obrazi się, nie, wcale. 25. O, rysowana praca. I ona jest fajna. Znaczy co, nie możemy, widzimy nakład pracy, mam tutaj miks... Czy to jest, czy tam jest, bo tam widzimy ten dźwig ze Stoczni Gdańskiej, z tego co pamiętam. Niech ktoś mądry z czatu to opisze. Ale to jakoś tak słodko wyszło w każdym razie. Danio. No tylko jak mówię, były po prostu lepsze prace. To wygrało? Nie, to nie to jeszcze, spokojnie. Tak okręty są pro, podsumował Sorzewski. Człowiek, który nie zna znaczenia słowa ironia. 26. No i to jest takie ten... Takie se, nazwijmy to od razu. Ale więc mamy tak zawsze ten balans między treścią a formą i tutaj treść nadrabia. Zwłaszcza, że uderza w moje rejony, które dobrze znam, więc mamy krakowski szybki tramwaj, który dodaje 20 punktów ruchu w każdej turze. Szkieletor wieża magii. O tak. Wiadomo skąd pochodzi autor, albo jak to ładnie to ująć.
jaka mitologia jest mu bliska. Adaś Mickiewicz, który dodaje tak 10 punktów. No zostawiam, to spauzujcie sobie i poczytajcie, albo wejdźcie na tą złą twarzą książkę i sprawdźcie wszystkie prace. Dokładnie Szelski podsumował. Boże, Szkieletor. No i tak, gołębie. Dobra, 27. No i tutaj mamy taki ciekawy zabieg kolorystyczny, tylko to jest już w ogóle psychodela totalna. Mamy tą... Boże, no... zresztą widzicie, aż nie chce mi się opisywać ten ukłon w każdym razie do lata, w stronę lat 39-70, tak na oko. Absolutny chaos. Nie wiem, jeśli by to rozpatrywać pod kątem artystycznym, to prawdopodobnie jest dobre. M.D. Gregory House. Nie wiem, nie znam się na tych serialach, więc nie podsumuję. Natomiast, no, to jest dobre jako całość, jako taki kolaż. O, Saakaszwili podsumował ładne. To nie są puste słowa. Dobra, no ja z każdej pracy z chęcią bym poświęcił osobny odcinek, tymczasem numer 28. I tu miałem zagwozdkę, z jakiej gry jest ten screen, bo to na stówę jest z czegoś. Czekam teraz na chór starców i specjalistów z czatu. Tymczasem to jest spoko, nie? To wygląda pro, w sensie takie coś można by wziąć i faktycznie tak mogłaby wyglądać gra. No i nie zdać nic ująć. Polskie barwy, może te zakonnice są słodkie. Zakonnice były rzadko, więc to jest plus. WoW, Tibia, Battleforge, pewnie Tibia, GTA 5, Polanie. Warcraft, Warcraft 3, może nikt nie jest zgodny. Sims, Paraworld. Dobra, widzę, że czat jak zwykle mnie troluje. 29. Okej, teraz czekam na czat. To tutaj będzie oczywiście, tutaj kwintesencją są jednostki. No i oczywiście mistrzostwo Photoshopa. A, jest ten, Chopin. Chopin chyba nie był też częstym motywem. Ale mamy standardowe, są tak, jest... Boże, kaczki, kawaleria, mohery, jest nasz prezydent, jest Palikon, jest arcydiabłem. To po prostu niektóre prace powinno się oddawać psychologom i... Kurczę, to byłby dobry pomysł. No tylko teraz wszystko wychodzi całe zło, że ja to tak troszeczkę zaniedbałem. Jakby wziąć psychologa i robić z tego profile psychologiczne. Diablo 3, to jest Quake'a jest. 2.30. Okej, okay, kolejny. Boże, tu jest już w ogóle przerost treści nad formą. Wow, tu są wszyscy. Dobra. FSO, które rekrutuje polskie w Polonezy, Wawel, smoki wawelskie. No wiemy czego się spodziewać. Winopijcy, to strasznie ładni bazar Różyckiego, Boże, siarka rtęć oraz matura. Ej, matura jest dobrą jednostką, to jest genialne. W sumie, jakby zrobić to jakiś przelicznik inteligencji. Za to jest plus. Gdzie jest autor? Lorant. Nigdy się nie zapomnimy. Psychodela podsumował Sebek z czatu. 31. Może, nie wiem co tu się stało. Pixel art, nie znam się na pixelarcie. To jest taka jakość, nic wam się nie zepsuło, chociaż zaraz będzie ten... Ktoś podsumował, że to jest oczojot, czyli oczojebne. Minecraft, nawiązanie do Minecrafta. Nie, Minecraft nie jest taki niskorozdzielczościowy, on jest kwadratowy, czy właściwie tam sześciokątny, tak, sześciokątny, atak pikseli. Kerncraft podsumował Mother of HD 32. I to jest takie słodziaczne. W sensie, próbowałem rozkminić ten hotel górujący nad lasem jest ciekawy i nie wiem dlaczego właśnie hotel jest dominującym budynkiem, ale tak jest słodko. To jest coś, czego, to jest poziom grafiki rysowanej, którego nigdy nie osiągnąłem. Może sześcienny, nie sześciokątny, tam się ludzie śmieją. Oczywiście. Więc to jest poziom, którego ja nigdy nie osiągnąłem, więc nie będę się śmiał z autora Susik TV. Co? Nie hostel, tylko hotel. Dokładnie mojej podsumował ze szpilek na Giewoncie 33. O, to jest ładne kolorystycznie. Pani z ostatniego rzędu to zrobiła. Więc ej, jeśli to nie jest kłamstwo i nie jakieś tam uderzanie w jakiś czuły punkt. Pan lewy jeszcze do ostatniej pracy plus zakrętki świecowe. Tutaj Zazu podsumował, że jest spoko. Natomiast mamy co do standardy. Jest stonka, która nie jest Biedronką. Jest ruch, jest MC, czy to jest McDonald's, nie znam się. Mamy kościółek, komin. Komin taki rodem z Bonarki. I jest ZUS. ZUS jest zły. Dokładnie czat się rozpłakał na widok ZUS. Generuje... Okej, okay, to zacytuję, bo to jest cytat. Generuje wkurw publiczny. I to jest najlepsze podsumowanie. 34. Już prawie mniejsza połowa za nami.
Mistrz Photoshopa, ale to jest, no, są takie ciekawe rzeczy. Katowicki spodek, obiekty latające. Treść mi się tu podobała. Pałac Kultury i Nauki wykształcił i krzywy domek pozytywnie zakręceni. To są fajne gry słów, więc mamy, jak mówię, zawsze jest ta równowaga przeważnie. Ying i Yang się tam wzajemnie obejmują. Kościół Mariacki Wierny. Chyba do czwartego miejsca się to wszystko wyczerpało. Jakieś podsumowanie z czatu? Stonka to już też reklama do ostatniej pracy i że nie ma mniejszych połów. Ja to wiem, to jest taki żart. Ha, ha, ha. 35. O, dwa razy zdublowana praca. To jest dobry znak, bo będziemy mieć w takim razie... co będziemy mieć? Jedną pracę mniej. Nersar. I tu jest tak już fajnie, tak, z okresów i tego systemu dzikie pola. Bo mamy tu husarię, chociaż pewnie zaraz się czat oburzy, że pełnię straszne, popełniał straszne błędy. Dokładnie, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Mamy kolumnę Zygmunta. No co ja tu będę mówił, to co widać. Jest tęcza, więc chociaż tyle dobrze. Tak, Jarkman się podniecił, że jest LOL szlachta. I to jest dobre podsumowanie. 37. Oj, tam się Sakaszwili burzy. Dlaczego nie ma Rudego 102? Czy to jest uczestnik, czy wiadomo co? Dobra. Tu mi się podoba operowanie tą mgłą, podkreślam potęgę. Mamy tutaj na dalszym planie Stadion Narodowy, potem, no wiadomo, jest zasadzie się Wodzina. Dwie jednostki, czy nie wiem, czy to są Hiroshi. Właśnie tak, nie mamy dwóch Hiroshów i żadnych jednostek. To jest jakiś symbol. I ten złowrogi Zeus na górze. Praca Dybsona. Tak, jest Jezus. Co ten wieżowiec, co tu robi? Jest jakiś... Czat się strasznie bulwersuje. A4 wymiata, tak. I to jest dobre podsumowanie. A4 jest bardzo fajne. I to jest jakiś widok, który znam. Czy ktoś wie? Generałowie, tak, odnośnie tych. Świetna praca. No okej, okay, tak powiedział czat. 38. No tutaj jest już ubożej wokół tego. Mamy naściskane kilka obiektów, więc nie ma co się rozwodzić. Ale jest komin w lewym górnym rogu i żubr. 39. No i tu jest fajnie, to jest ładne zdjęcie wykorzystane. To jest, mam nadzieję, że tutaj nie ośmieszam autora i to nie jest tak, że on to zrobił. Natomiast to się jakoś tak fajnie komponuje. Nie znam dokładnie Warszawy, nie wiem, co ten budynek po prawej. No nawet jakoś tak nawet kolorystycznie pasuje, bo wiemy, że to byli ci niebiescy. Nie licząc oczywiście nawigacji satelitarnej w samochodzie, to byli ci niebiescy z Awatara. Boże, punki 696, gdzie ktoś się postarał, widzę. Warsaw Nowakin. Grzesiek się oburza, że wszędzie jest ZUS. Nie, to nie są wybrane prace, to są wszystkie prace. My tu zobaczymy wszystkie prace. Aha, i nie ma interfejsu, więc jest ten. A na prawo budynek Lutosu. Dobra, dzięki, że jest czat. Wejlu podsumowuje tę pracę. Ło. 40. Okej, okay, miniaturki. Czy tu było coś ciekawego? To jest chyba coś, co się powtarza, więc tak. Dobra, pamięć mnie nie myli. Więc mam jeszcze jedną zdublowaną pracę, albo ktoś próbował mnie zrobić w balona wysyłając dwie. Tadam, tadam, było. 41. Ładne stylistycznie. Ta postać na koniku jest fajna. Mamy i tak gra flag. Mamy flagę polską Unii z dziwną ilością prawdopodobnie gwiazdek albo kropkami i coś, co tu się dziwnego dzieje. Że wiemy, jakie to jest w ogóle miejsce, nie? Pałac Prezydencki i tak dalej. Flaga Unii, 42. Bardzo dobra liczba, bo tutaj mamy motywy z Dnia Świra w lewym rogu, których nie skomentuje Jezus. No to widzicie te wszystkie motywy, nie? Bezpowrotnie, czy właściwie nie bezpowrotnie, powracające non-stop. No i straszny dług, dołująca praca, czy to nie jest zarzut, nie? Tylko tak to wyszło. Dobra liczba 69. Gdzie to się pojawiło? Co tak powiedział? A dobra. Kiosk ruchu wygrywa. A owszem, podsumowanie tej pracy 43. Boże, ta brama jest tam taka złowroga tutaj. Tak, rekrutacja. Mamy... Boże, dom, uzależnione dziecko i powstaje Neokid. Facebook, Sweetfocie powstaje Pokémon. Okej, okay, jest tutaj zabawa jednak. Monopolowy plus żul, powstaje żul na rowerze. Okej, okay, przeczytałem sobie to wszystko, bo te mieszanki są spoko, nie pamiętam. Stadion plus dres powstaje keyboard. Ej, dobre. Co tam jest? O Boże, Facebook? Dochodzimy. Aha, dobra, bo to jest komentarz do tego. Kościół plus moher, moher plus podkrzyża. Chociaż nie wiem, można by to lepiej rozwiązać. Ring plus Adamek, powstaje Pudzian. Okej, okay, ktoś to może wytłumaczyć, czy czat coś uratuje mnie? Jednostka wojskowa, żołnierze Grom.
Więc to był treść, było spoko. Mistrz Pinta 100%, to jest dobre podsumowanie, 44. Stormgrad z Jezusem do Świebodzina i Kaczyńskim, który dowodzi, było, że z Cerberami, jakimiś diabłami mroku. No. Jezu, jest podsumowanie tej pracy. Sad stage'u. 45. No i tu jest ładnie, jest spokojnie. Boże, aż sobie czegoś napawam się tym widokiem. Coś sobie łyknę. Znaczy wiadomo, coś. No, to jest cały czas ta tablica Mendelejewa. O. I zacytuję Michała 0708 z czatu. Byłem tam. Fab, 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 Rydzyk. Idziemy dalej. 46. Znam to miasto. Boże, reklama. Reklamy wszędzie, to są takie piękne. Czy coś ci się pojawiło ciekawego? No nie. Mamy tutaj jakiś... Jest lajkonik jako jednostka. O, i to chyba jest coś, co wyróżnia tę pracę. Gareth Rendelson chciał tu uderzyć w Kraków. To mapka mała, jest mapa Krakowa nawet i flaga Polski. Magnum Dobre Lody. Dobra, wązaj daj tam na dole. Czy tam jestem? Boże, czy coś... A, tak. Trolujcie mnie dalej. 47. To jest ciekawe. Czekam na opinię czatu. Czy to jest coś tak artystycznego, że ja tego nie rozumiem? Bo jest... Właśnie nie wiem, jak to rozkminić. Okej, okay, jest XD na czacie. Ha, 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 ha. Jest najlepsze podsumowanie, czyżby to rucza i się rozrósł. Minimalizm, mind blown. Okej, okay, śliczne, genialne. Boże, będę pewnie potem dostanie mi się po wszystkim, że to nie wygrało. Ej, ale to jest spoko w takim razie, tak? Ja tutaj się tak podam, popłynę jak główienko z prądem i ten... Okej, okay, mózg rozwalony, mega. Ojej, 48. Ej, i to jest coś, co było ultra blisko. Tylko, że była jedna praca, która była moim zdaniem bardziej spoko. Jak tam czat? Pewnie mam nadzieję, że są jakieś fapopowanie. Interfejs jest wiadomo, z trójki. Natomiast to, co tu się dzieje, jest super. Są oscypki, jest Biedronka, jest ten pałac kultury taki złowrogi, po prostu boskie. I Stocznia Gdańska i wszystko. Git majonez dość dobre, powiedział Kepa 1911. I fapy lecą, więc jej, Artyszan, fajnie to wyszło. Mocne, a Jarpen nie ma cycków. No cóż, przedstawiam wszystkie opinie w miarę. No, w końcu coś. Głosem Karola Kerncraft podsumował. Coś tam się pyta, czy było ogłoszenie wyników? Właśnie ogłaszamy wyniki. Oscypki w Biedronce? A to ciekawe. Nie, oscypki wskazują na górę. Więc fajnie, coś było bardzo blisko. Wyjebane w kosmos, cytat. 49. No to co, photoshopping dalej, mastry. Ursus jest. Ursus był bardzo fajny, orający to pole. Mam tutaj takie pozytywne, czy pozytywowe. Jest tak, Kapitan Bomba, nie znam tej postaci z dołu, ktoś tam pewnie podpowie. Wiadomo, Rydzyki, Żule i reszta Żuli po prawej. O, ale fajne, Kargul Pro, widzę rakietę Kerbali, Orzeł 7. Taka motyw Kerbali powraca. Powraca i Kerbale to jest słowo, którego lepiej nie będę używał teraz w tym zdaniu, bo to coś, co tam czeka. Ale fajnie wyszło, nie? A generał Kuj, okej, okay, wszystko wiadomo. Dzięki. Wielka Krokiew, a to jest takie ładne, estetyczne, nie? Jakieś to jest i uśmieszek, Ue tam podsumował. No i tam trucizna się oburza, że Boże, wszędzie żule. Okej, okay, więc Lisia, Stylis, spoko, 40 i 50, jej, już prawie blisko. Jest Chopin, mówiłem, że nie będzie wiele Chopina, ale jest. I tu jest też tak ładnie, podoba mi się wielkość tych jednostek, wreszcie nie muszę wytężać wzroku, jak się w to gapie. Więc jest ten. Jakoś tak uspokojony tą pracą. No to jest coś, co ten, aż sobie tutaj wezmę. Schopenhauerizm pełną gębą. Uwielbiam czat. Tak, i nagie miecze. To chyba też się nie pojawiło często. Więc Mr. Hitos, gdzie jest ZUS? Tam ktoś się oburza. Nie ma ZUS-u, więc plasa plusuje. 51. Podobają mi się te łany, też uspokajająco. Jest żubr, jest... Nie wiem, jaka ta jednostka, co to będzie. A tu mamy znowu, jest Wiedźmin. Ej, Wiedźmina nie było dużo i to jest chyba jedyny Wiedźmin. Będziemy siedzieć. Dokładnie, Wiedźmin, wow. Tak, za Wiedźmin straszne plusy. Power Paint Master. Jest Maku, Maluch. Jest okejka. Jest Maluch, czy to jest jakieś opóźnienie? Nie widzę Malucha. Powraca Jezus, powraca. No oczywiście, jak, prawda, jak bumerang. Okej, okay. 52. O Boże, jest... Tutaj jest w ogóle wszystko, mamy tego busa tuckowego. Widzę tu po lewa, który jest skierowany w wiadomą stronę. No i pasa politykowania, Krak Wawa, nawet ja tam jestem w dobrowym towarzystwie, zaraz obok pana, który zapowiada, że nie będzie niczego.
Konon, dokładnie. Czy Konon już był? Nie, więc załóżmy, że za to jest jakiś tam mały plusik. 53. Izuś. Podoba mi się blending tej pracy. To jakoś tak się ładnie komponuje. Także jakbym zaczął się zastanawiać, to pewnie mi mózg wywalił, ale to jest jakieś słodne. Stawiaj pylona z czatu. Co tam jest? Czy coś czat jakoś podsumuje? Dobrze dobrane, powiedział Jarpen. I ładne, podsumował Sorzewski. Na tym staniemy. 54. Rysowana praca. Podoba mi się ta armia tutaj. Mnóstwo światów 125. Mnie to jest spoko, były zrysowane. Wiadomo, powracają... Co ja zrobiłem? Czy to już było nas... Okej, przepraszam, był drobny spoiler. Znane motywy, ale... co? Boże, no już aż mnie zatkało, więc napiję się i to jest najlepsze podsumowanie. Pochód, powiedział czat. I dobre, wyimaginowany, podsumował. 55. No i co, mamy kolejne takie estetyczne photoshopowanie. Czy jakieś ciekawe jednostki? Ciężko mi je rozkminąć. Mamy orła, który jest chyba elitarną jednostką w ogóle. Mamy husarię. Czy to jest matka Polka, która jest kapłanką? No taki standard, nie? Gdzie narty? 56. Wow. Tu jest tak zwany mindfuck. Ale jest rysio z planu. Czy trzeba to zaraz dobrze, więc będzie ten. Więc będzie zaraz tam strasznie wielki. Jest, to jest chyba pierwsza placa z ryśkiem. Więc ten. Więc może być niezły tutaj zaraz szał. No tak, to jak zwykle praca, która tutaj wyrównuje wszystko siłą treści. Okej, okay, Mr. Pro mówi, że ZUS przełącz. 57. Podoba mi się ten Jezus wkomponowany tutaj. A tak, no, to są takie diabeł tkwi w szczegółach. Nie mamy flagę Polski, Biedronkę, gdzie wpadają rycerze prosto tutaj z turnieju. No i alkohole 24H, to jest ta reklamówka. I syrenka na ręku, jak tam czat? It's so good. Dobra. Alkohole, Małysz, czy jest Małysz? Jest Małysz. 58. Czy to było, czy nie było? Jak nie, to przepraszam. W każdym razie to jest tak fajnie rozmyte. Jedna z prac, która tak też mnie uspokaja, kiedy teraz patrzę. Polskie miasto. Nice one. No, na tym zostaniemy. Nie było, więc przepraszam wszystkich. Małysz, jednostka latająca. To wszystko jeszcze tam czat ma opóźnienia, jak zawsze. Hipster mod on. Dobra. Polskie miasto. To co, jak trucizna podsumowuje. O, to jest fajne. Więc to jest fajne. Autor się nie podpisał. A, 59. Ryba V. Te smoki na trybunach są ten... Takie... Coś... Są czymś, które prawdopodobnie... Co jak będę się długo wpatrywał, coś mi zrobi z mózgiem. Ktoś się pyta, ile jeszcze? Już mówię, to jest 59. praca, więc jeszcze 20 niecałe i dolatujemy. Adriano się uśmiechnął. Poznań, a młody podsumował, że nie tak. Okej. Chłop polski, Jezus i księża. No to jest taki ten kolaż skupiający się na kilku jednostkach. Autor się podpisał, GG475, chyba tak, 61. O, to jest ta sama wersja z jakimś update'em, mogę sobie tak poprzestawiać. 62. I to jest coś, co też było blisko. To jest chyba jedna z prac, która... O Boże, tak, wychodzi moje ogwanowanie. Mówiłem, że była blisko i tam była niepokolorowana, tu jest pokolorowana. O, właśnie, było, ale nie było pokolorowane. Dokładnie, Soleczki mówią, było, ale dobre. 63. Paderio. Neptun tu powraca, pojawia się po raz pierwszy. Boże, mózg mi zupełnie zaczyna duplikat, coś tam się ten... I że jest PKP, tak. To jest akcent położony na PKP i na tym zaraz was skończę. 64, napięcie rośnie. No tu jest ciekawym absurdem są te budynki wyrastające z lasu. To jest takie uspokajające, z ruiny dawnej cywilizacji. Chemia zaczyna działać, boże, popiłem sobie tej. Okej, to była praca Maxi, 55. Sterowiec, uwielbiam sterowce. Był już jeden niestety. Natomiast ciekawe jest to za Godzilla, okej. Pierwsza praca z Godzillą, tak, już pamiętam. Co to jest Godzilla, ktoś to może potwierdzić? 6-6 wygra Boszatański. A to jest dobre pytanie, bo zbliżamy się do tej finałowej, więc ten. Jest pociąg, jest plus, Godzilla. To była praca Płotka. O, tu jest fajnie nawciskane wszystko.
Jest fajna treść, jest ładny interfejs, jest długiem publicznym, który jest tutaj walutą. Malbork, Cytadel, Bociek Nest, lubimy taki polnglish, więc to fajnie wychodzi. Samowolka, Ziemniur Field, Tower of PKIN, Terran Supply Depot, którym jest bar mleczny. Okej, rzut okiem na czat, co robi ten. Tak, kościoże w Godle. Co robi czat? Godło mówi, że wszystko rula, tak. To jest praca, która była też fajna. Fajne, Mikołaj podsumowała i to jest coś, co ja się z czym zupełnie zgadzam. Wielki plus za Orła. MK Cafe, dzięki. 67. No i to taki już spokój. W sensie jest ta estetyka przynajmniej kolorystyczna. W sumie, czy ja coś mądrego powiedziałem, coś, co ma prawo bytu. No ale jak widzicie, było dużo lepszych prac. To był Lightness. Praca rysowana. No i tutaj też niestety jest ten Andrzej! Może Andrzej zrobił tego, jak się wejdziecie sobie na ten... no to jest mistrz, krótko mówiąc. Pancernik taki w wykonaniu Andrzeja jest nad każdym materiałem. Oczywiście tam widzę, są przekleństwa, że ZUS powraca, to zupełnie rozumiem. Ale to jest... Czy możemy go porównać do... Jak się nazywał ten koleś z... O Boże, taki mam ten... Rysował taki właśnie dziecinny styl miał. Grała go ostatnio Hanka z Kiepskich. Boże, wyleciało mi. Mam nadzieję, że ktoś przypomni zaraz na czacie. 69, to jest magiczna liczba, to wygrało. Do tego za chwilę wrócimy. Nikifor, dokładnie chodziło o Nikifora. Dobra, to się szybko pozostaje prace i wracamy do wygranej. Numer 69 wygrał, wyobrażacie sobie? Tak, Hanka z Kiepskich. Wyleciało mi nazwiska, mówię, mózg mnie troluje w tym momencie. Okej. To jest fajne kolorystycznie, bo te takie wszystkie ciemne posągi ładnie się to wkomponowują. Natomiast, no tak to słodko wyszło, The Silence 1.2.1. Tu jest ładnie, to jest jedna z tych lepszych prac photoshopowych. No, nie dlatego, że tu jest suchy kanał, jest ten wielki pancernik, który jest jednostką niebios, ale to jest fajnie, wszystko jest zgrane. Rio de Janeiro, Boże, uwielbiałem ten pomysł, podarunek od ZSRR, autostrada, która, to jest śliczne po prostu, stocznia na sprzedaż, Orlik wersja 2.0 i Wawel. Good photo, dokładnie, tak, Sorzewski podsumowuje nabijając się ze mnie, dobre plus pancernik równa się win, ale to nie to wygrało, 7-2-1, mistrzostwo Photoshopa, tu jest fajnie, bo mamy Bońka, Bońek chyba się nie pojawiał, jest Janusz, Boże, zaraz obok Polikota, więc mieszanka wybuchowa, te jednostki by się asymilowały, podejrzewam, no i ładnie powstawiane, prawda, dobrze, dobrze, że to jest przedstawiona perspektywa i skala tych wszystkich jednostek. O, coś tam jest Andrew Gołota, Andrew Golara, 73. Podoba mi się tutaj w sumie to, że to jest bardzo ładne, proste ujęcie. Ciekawe, że to jest prywatna tutaj fota, czy jeszcze ktoś wziął z Google'a, ale scenografia jest świetna. I ktoś tam podsumuje przednie zdjęcie, jest, doda, jest impreza. Boże, tam są darcie, Andrew Gołota. Tam jest Boniek? Tak, tam był Boniek. Coś odnośnie tej pracy? Nie, jest spoko. Dobra, 74. O, tutaj konwencja jest świetna po prostu. Nie, to już jest przedostatnia praca. To już jest finał właściwie. Ale to jest ładne. Poczekam jeszcze na opinię czatu. Miasto nazywa się Komenda Stołeczna Policji i ogólne ujęcie. Koncepcja jest genialna. Okej, okay, Kaszub podsumował, lol, świnia z psem, tak, czysty czają i smerfetka lubi, 6-9, 7-5, Boże, to jest już totalna incepcja, tutaj zaburza się wszystko, nie ma jakiejś linii z horyzontu ani niczego, jest stadion, Sejm, świątynia medialna, bonus do błogości, misz masz, dokładnie, 76, o, jest tutaj kolejny Nikifor, ale jest fajnie. Zdecydowanie ja, który dał... co to było? Czy to jest takie, taka fajna praca, jak ktoś lubi ten... takie wpatrywanie się w detale. Kiedyś tak rysowałem, to jest coś bliskie mojemu poziomowi. Jak tam czat? Winnie Deeper, Picasso. Dokładnie, dobra. Wracamy do pracy, która wygrała. To jest Sofikar. Dlatego, że to jest, kurczę, wreszcie coś pozytywnego. Mamy staropolskie, baśniowo-ludowe miasto. Jest super kreska.
Ja mam nadzieję, że ktoś tam mnie poprze, że jest wszystko. Ja może nawet to powiększę, mam nadzieję, że tam się nic nie skopie. Mam podgląd, więc zobaczymy, bo tu istotnym fragmentem jest fragment na górze. Opis jest spoko, nie? Czy wiadomo, tam możemy się domyślać, że z niego zjadę. Natomiast, o, żeby już w pełni oddać autorowi szacunek, coś takiego. Okej, okay, czytam teraz czat. Piękny słowiański klimat by Jarpel123. To jest fajne. 69 kreska przyjemności. Totem dildo. To nie jest totem dildo, to jest świętowit, tudzież światowit. I jest Memphis. Wow, naprawdę. Dobra, ej, czat zaakceptował. Się czuję taki strasznie szczęśliwy, że nie było żadnego bulwersu. Autor się ze mną skontaktował, więc gra do niego niedługo poleci. Mam nadzieję, że jutro. I tyle. Więc co? Ktoś tam mówi, że to Rojo rysował. Nie, chyba nie. Mam imię, nazwisko i się nie zgadza. Dobra. Piękne, gratuluję zwycięzcy. Właśnie, brak ZUS-u to jest... Nie ma tutaj tego wszelkiego zła. Nie, jak się przyjrzymy, są takie... Mamy światowidę, jest taka fajna wioska. To by było fajne. Nie wiem, jak tam, czy w ogóle była taka gra Polanie, czy to kiedyś będzie reaktywowane, ale to jest coś bardzo w ten deseń. Mamy wilkołaki, pradawny wilkołak, czarowica, wiedźma, leszy jest, pan lasu, strzyga mroczna, strzyga, boginka, rusałka, topielec, wodnik, jezioro topielców. No wiadomo, nie? Fajowo to wypada. Więc tyle. Więc wreszcie czuję, że... pożegnałem coś strasznie złego, które się ciągnęło za mną. Więc teraz czas przejść do... bo to wszystko jest na żywo. Więc ja dziękuję wam, przepraszam za te opóźnienia. To jest taki ostatni fail. Teraz będzie kilka nowych konkursów, które będą już lepiej organizowane. Chcę tylko zapytać, czy wybaczycie. Możecie sobie tam się teraz nawyżywać w łapkach, jak to będzie trafi na YouTube'a. Ja póki co się żegnam i czekam jeszcze na hasło z czatu, którym będzie światowid.